Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Przyjechałam na ogród koło domu, ślimaki pozbierałam teraz. Nawet zaczęło gdzieś tutaj przybijać słoneczko, być może tylko chwilowo, bo tutaj od zachodu idą kolejne chmury. No i tak patrzę, bo wczoraj padało, spadło 6 litrów deszczu, w nocy też popadywało. No i tutaj można chodzić, nogi się nie zapadają, ale jest bardzo mokro. Jest mokro, zresztą nawet widzicie, jak to wszystko się błyszczy. Ta ziemia jest napita, chyba do granic możliwości tak naprawdę. I okazuje się, że na ogrodzie też są ślimaki. Myślałam, że tutaj ich nie ma. Nie widziałam ich do tej pory, a teraz jest. Mówią, że ruszasz się jak ślimak. Ten jakoś porusza się dosyć szybko. Jeden, co prawda jeden, bo obeszłam tutaj i nie widzę ich, ale za płotem najprawdopodobniej w tym zielu one siedzą. Ja tutaj tego zielska zbytnio nie likwiduję, bo tutaj jest i krwawnik, który jest cennym zielem, są i maki polne, jest również piołun, który też jest cenny jako ziele, pokrzywa. To są wszystko zioła, które możemy śmiało wykorzystywać w takim naturalnym leczeniu na różne dolegliwości. I tutaj ich tam bardziej nie tępię, bo jeżeli jest jakaś taka potrzeba, zajdzie konieczność, no to gdzie? Na ogród, za płot, no i heja z koksem. Robi się różnego rodzaju herbatki, nalewki, które pomagają na różne dolegliwości. No i te ślimaki tutaj najprawdopodobniej siedzą. Wiem, jak działa natura. Wiem, że są nasiona, które potrafią przeleżeć nawet kilka tysięcy lat w ziemi i skiełkować. Są nasiona roślin, które aby skiełkować potrzebują pożaru, upału, tak jakby chociaż nawet w Australii parę lat temu był ten taki niesamowity pożar, który tam strawił Australię doszczętnie. Spłonęło wszystko, spłonęły tamte lasy, pola i było to nieszczęście na skalę taką, można powiedzieć, światową, bo cały świat to obserwował, ale też za przyczyną tego pożaru, dzięki temu pożarowi, skiełkowały nasiona roślin, które uznano już za zaginione, za przepadłe i okazuje się, że one, aby skiełkować, potrzebowały bardzo wysokiej temperatury. Nawet jeżeli chodzi o taką ciekawostkę historyczną, archeologiczną, po tym pożarze odsłoniło się wiele miejsc takich zabytkowych, no może zabytkowych to jest źle powiedziane, archeologicznych, historycznych, bo później tam odkryto, że są różnego rodzaju kanalizacje porobione, starożytne jeszcze, czyli też doszło się do wniosku, że ileś tysięcy lat temu już w Australii był system na przykład nawodnienia nowoczesny, jak na tamte czasy. Odkryto rowy, odkryto jakieś takie fragmenty starych cywilizacji. Także no, to ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to wszystko działa, jak to jest zbudowane. Ale wiecie, co mnie zastanawia? Że tutaj u mnie ostatnie 6 lat była niesamowita susza. Tutaj są dookoła bagna. W ogóle te tereny tutaj u mnie wkoło są bagienne. I była susza. Nie mieliśmy problemu ze ślimakami, a teraz wystarczyło kilka miesięcy, tak naprawdę zima, wiosna, mokra i ślimaki wylazły i to no jak na tutaj, na te tereny, to w hurtowych ilościach. Gdzie one były przez te lata? No to chyba tak samo właśnie jak z tymi roślinami. Dzisiaj opryskam sobie pomidory. Przestało teraz padać, tak już wczoraj chciałam opryskać je, ale
tutaj padało, przedwczoraj też, no mokrą roślinę opryskiwać jest w ogóle bez sens. Ona musi być sucha. No i dzisiaj tutaj zrobiłam sobie zupkę, drożdże, cukier, miód i woda. Bez popiołu, nie daję popiołu, bo te pomidory popiół już dostały. Dużo jest zapytań, co to jest zupa. To są drożdże zasypane cukrem. 100 gram drożdży, kostka taka normalna, zasypane szklanką cukru i zostawiam na 2 godziny, żeby się rozpuściły, żeby zaszła reakcja. I później dodaję do tego łyżkę, nawet 2 łyżki, takie solidne miodu i letnią wodę. Rozpuszczam to, no bo wiadomo, że cukier musi się rozpuścić i jeszcze dodaję, dzisiaj nie, ale dodaję do tego litr popiołu i podlewam, opryskuję wszystkie rośliny. To wzmacnia i uodparnia od chorób grzybowych. Dlaczego zupa? Ktoś z widzów, jak pokazałam to pierwszy raz, to mówi, ale fajna zupa, czy coś takiego, że to wygląda jak zupa, bo ja mówiłam mikstura, nie wiem jak to nazwać i ktoś mi właśnie napisał, że zupa. I dlatego, kochani, została zupa, bo mi się to spodobało. Może być i zupa, jeżeli to moje rośliny ochroni, to niech jest i zupa. Pomidory bardzo mnie tutaj pozytywnie zaskakują, podobają mi się one. Tutaj były wysadzone bardzo późno. Tu nie będę się powtarzać, bo śledzicie odcinki na bieżąco. To wiecie, jak ta sytuacja wyglądała. Stała woda, nie mogłam tutaj ich wysadzić. One w doniczkach przestały mi i wysadziłam je dosłownie już takie żółte. Łodygi były wręcz białawe i był taki moment, że mówię, nic z nich nie będzie, ale dobra, powysadzam je. I dbałam tutaj o nie, opryskałam je aminokwasami, zrobiłam emy. Ema z wrotyczem połączyłam sobie właśnie z bioamino. Później opryskałam je drożdżami, opryskałam je sodą i robiłam opryski jednego dnia, drugiego. Później zrobiłam dzień przerwy i czwartego, znowu dzień przerwy i szóstego dnia. No i później już te odstępy robiłam coraz dłuższe. I te pomidory żyją. Także powiem Wam tutaj, wiara, nasze nastawienie daje sukces. Gadam tutaj do tych pomidorów, też im powiedziałam, jak się nie weźmiecie do życia, to was wykopię tam za ogród. No i się wzięły do życia. I teraz też opryskam je tutaj właśnie tą zupą, solidnie, przy czym jeżeli będziecie pryskać, wybierajcie pogodę taką, tak jak teraz jest. Liść musi być suchy. Jeżeli będziecie stosować emy, to liść może być wilgotny. Emy bardzo dobrze się aklimatyzują właśnie w takiej pogodzie jak teraz. No i ogólnie każdy zabieg, każdy oprysk powinno się wykonywać wieczorem. Jak jest chłodno, roślina jest wystygnięta, bo w dzień możemy te liście niestety popalić. Emy z kolei lubią klimat taki wilgotny, one się wtedy bardzo dobrze aplikują poprzez liść. Jeżeli jest tak jak teraz, można to robić w dzień, bo teraz też jest godzina 11 i ja sobie tutaj, widzicie, śmigam tymi drożdżami, ale gdyby tutaj było otwarte słońce, no to już bym tutaj tak sobie, wiadomo, nie pozwoliła. Padł mi mikrofon. Tradycyjnie, jak to u mnie, drugiego sobie nie wzięłam, ale myślę, że tutaj będzie słychać mimo wszystko. Tu są te maliny.
jesienne, które zaczynają owocować w lecie i owocują aż do przymrozków. W tym roku zaczęły owocowanie zdecydowanie szybciej niż lat poprzednich, bo już są owoce dojrzewają, a w zeszłym roku dopiero gdzieś końcem lipca pojawiały się tutaj pierwsze owoce. I teraz zobaczcie, ile tych owoców jest. Jest ogrom owoców, ogrom malin, ale one się przebarwiają. Niestety cierpią tutaj z mokra. No i też je teraz tutaj opryskałam tą zupą po to, aby je uodpornić na choroby, ewentualne choroby grzybowe, bo tutaj, no tak jak mówię, to co już widzicie z filmów, non-stop pada, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy choroby grzybowe w te maliny wejdą, w te liście, szara pleśń przede wszystkim na owoce. I tutaj teraz muszę bardzo skrzętnie tych malin doglądać, żeby nic mi się na nich nie wydarzyło, bo są one, mimo to, że ja je wiosną przerywałam, później przerywałam je drugi raz, to one są gęste. Tych krzaków, takich dominujących, pędów dominujących było bardzo dużo. No i tutaj miałam problem z selekcją. Zostawiłam ich dosyć sporo i teraz naprawdę muszę tutaj patrzeć, żeby to opryskiwać, bo wentylacja w krzaku jest zmniejszona. Zobaczcie, tutaj wierzchem, te jeszcze nie opryskałam, dotamtąd opryskałam maliny. Te wierzchem są suche, ale popatrzcie w środku. W środku krzak jest mokry, więc jest narażony już na wszystkie choroby grzybowe, jakie tylko będą mogły tutaj wleść. Zapylaczy o tej porze jest bardzo dużo, bo one kwitną. No i tutaj głównie czmiele, pszczół nie widzę. Pszczoły prawdopodobnie siedzą na faceli i nardeście. Wyczuły tam większy pożytek, więc malinami się nie interesują. Ale o, jakaś jedna jest. Jest tam jakaś jedna pszczółeczka. Ale głównie tutaj są właśnie czmiele teraz w tej chwili. I tutaj się nie ma co bać, bo może ktoś się wystraszyć, że o, są zapylacze, a robi się oprysk. To są tylko drożdże. Drożdże z cukrem i z miodem. I tutaj im na pewno to nie zaszkodzi. Mam mikrofon. Pojechałam do domu po kolejną porcję zupy, no i od razu wzięłam sobie mikrofon, bo jak odsłuchałam scenę, to było tak cicho, że nic byście nie słyszeli. A wracając tutaj do tematu selera, teraz, kiedy on już zaczyna budować plon, kiedy tworzy gałkę, potrzebuje składników pokarmowych i to, że on miał przygotowane bardzo dobrze stanowisko pod siebie, nie znaczy, że on nie czuje głodu. On już będzie potrzebował kolejnego tutaj dokarmiania, bo idzie intensywny wzrost. I teraz zauważcie, że często na selerze możecie zaobserwować, jakiego liście są takie bledsze. Robią się jasne, jasnozielone. One mają być ciemnozielone. Mają być ładnie wybarwione. Jeżeli są jasnozielone, to znaczy, że już zaczyna brakować jemu składników pokarmowych. No i tutaj trzeba wchodzić z kolejnym dokarmianiem, ale nie azotowym. Ja to też często powtarzam, że warzywa korzeniowe nie lubią azotu, bo później ten korzeń podczas gotowania będzie czarniał, one się gorzej przechowują, potrafią gnić. Przy gotowaniu mogą być ciemne. Te warzywa będą podczas gotowania ciemnieć, zwłaszcza jak postoją marchewka, ziemniaki. Na ziemniakach to widać, one potrafią robić się czarne, jak już ostygną i stoją. Bądź takie, zwróćcie uwagę, są takie fioletowe, jakby stalowe, ciemne smugi. To jest właśnie z dokarmiania azotowego. No i co? I one też potrafią pękać, robią się kawerny. To nie jest korzystne dla warzyw korzeniowych. Tak jak tutaj seler, bo o nim jest mowa, on teraz, kiedy tworzy gałkę, potrzebuje bardzo dużo fosforu, potasu, magnezu. I tutaj, jeżeli macie popiół drzewny,
to jak najbardziej możecie pod korzeń dać, bo to jest bogate źródło fosforu, potasu, magnezu i innych mikroelementów, które seler potrzebuje do wytworzenia ładnej gałki i do dobrego wzrostu. Także można podsypać pod selera popiołem. Można zrobić zupę, tą, którą ja robię, i podlać. Również humus. Humus jest świetny, bo to jest naturalny produkt i też jest bogaty we wszystkie takie składniki naturalne, których roślina potrzebuje. Ale tak jak ja tutaj mam mokro, więc nie zastosuję tutaj do karmiania, do glebowego, bo te rośliny niestety nie wytrzymają już takiej wilgoci. No i świetną alternatywą jest to, co ja zawsze mówię, oprysk dolistny, bo każda roślina liściami również pobiera składniki pokarmowe, dlatego no ja tutaj tak latam i pryskam go to drożdżami, to humusem opryskuję ten seler, to gdzieś tam też rozrabiam tą zupę i też go pryskam w odstępie 7 dni. No tutaj u mnie dodatkowo jest to, że jest mokro, więc te składniki pokarmowe też gdzieś tam schodzą w głębsze partie gleby i on będzie głodny niedługo. Dokarmianie naszych roślin jest bardzo istotne i ważne. Ja tutaj zmagam się z mokrem, z deszczami, ale wiele regionów walczy z suszą niemiłosierną. Nie padają te deszcze i jest sucho. I teraz powiem Wam tak, że jeżeli macie suszę, nie pada deszcz, też uważajcie z dokarmianiem, bo często jest taka sytuacja, i ja to kupę lat temu też miałam taki problem, bo nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale no lata już gospodarowania, lata uprawiania warzyw na ogrodzie nauczyły mnie pewnych rzeczy. No i tutaj teraz odnośnie właśnie suszy. Jeżeli jest susza, jest słońce, opadów jest mało, a dokarmiacie te rośliny, to trzeba wziąć pod uwagę to, że one słabiej pobierają te składniki pokarmowe. Do transportu, pobrania składników pokarmowych z ziemi przez roślinę potrzebna jest woda. Woda to wszystko tak jakby rozpuszcza, transportuje do góry rośliny. Jeżeli jest sucho, gospodarka wodna w glebie zostaje bardzo zachwiana, składniki pokarmowe nie rozpuszczają się i nie zostają pobierane przez roślinę, bo ona tak jakby zamyka się, ona się też broni przed suszą i zamyka swój ten transport, nie transportuje tych składników pokarmowych. No i teraz owszem, podlewamy je, bo każdy podlewa te rośliny, ale podlewanie takie przez nas nie jest deszczem. Ziemia, która ma stałą wilgoć, która ma deszcz, jest mokra cały czas, składniki pokarmowe są rozłożone i roślina pobiera je systematycznie i transportuje, bo jest mokro. Ale jeżeli jest sucho, my podlejemy rano, godzinkę, jest wilgotno, później ta ziemia wokoło rośliny wysycha, bo przeważnie podlewamy punktowo i gospodarka zostaje zatrzymana. Składniki pokarmowe przestają być pobierane i dostarczane. I część składników, tych, które nie zostały, nie zdążyły zostać pobrane, zostaje w ziemi. Za tydzień wchodzimy z kolejnym nawożeniem, jest ta sama sytuacja. Część znowu zostaje. Trzeciego tygodnia znowu część zostaje. I później, gdy przyjdą deszcze, ziemia się napije, te składniki pokarmowe, one tak jakby zostaną wszystkie uwolnione, ale ich tam już jest dużo, bo się skumulowały. I często później dochodzi do żółknięcia roślin, dochodzi do popalenia roślin, dochodzi do usychania roślin. Dużo dostaję SMS-ów właśnie w takiej sytuacji, zwłaszcza w tamtym roku też tak dostawałam. Przyszedł deszcz, zrobiło się raptownie mokro i rośliny zaczęły więdnąć,
usychać, zaczęły żółknąć. Dlaczego? No dlatego, że pobrały za dużo składników pokarmowych naraz. One się uwolniły pod wpływem mokrej ziemi. Także tutaj też trzeba zwracać uwagę z tym dokarmianiem, jeżeli jest sucho. Delikatnie, po troszeczku, nawet dwa razy w tygodniu, ale po troszku i systematyczne podlewanie, obfite podlewanie, tak żeby ta roślina miała non-stop dostęp do wody. No, może to można powiedzieć, że takie Boże życzenia, no ale tak jest z roślinami i tutaj właśnie zwracam Wam na to uwagę, bo ja kupę lat temu też popełniłam ten błąd, nie wiedziałam, dopiero się nauczyłam. Także tutaj na wszystko trzeba zwracać uwagę, bo te rośliny w tym roku cierpią, u wszystkich nas cierpią, u jednych na suszę, u drugich na nadmiar wody, u kogoś tam jeszcze z zimna, bo noce niestety były zimne i jeszcze wiem, że w niektórych regionach kraju bywają zimne, to nie sprzyja tym naszym biednym roślinkom. One mówić nie umią, nie potrafią, ale one wysyłają nam sygnały, one pokazują, że coś je boli. No i tutaj musimy sprawdzać, jak one się zachowują, jak one wyglądają, żeby zdążyć odczytać to, co one nam wysyłają, jaki one nam sygnał wysyłają, czego potrzebują, co je męczy, co je boli. No, bywa tak, że nie potrafimy tego odczytać, bo pogoda płata nam figla i nie mamy takiej możliwości. No ale trzeba się starać, uniknąć tych błędów, uniknąć takich wpadek, żeby ten plon jakiś był. No nie nastawiajmy się też na nie wiadomo jaki ten plon, bo dużo osób popełnia taki błąd, że zakłada sobie ogród z taką myślą, że będę mieć super plony, muszę się pokazać przed kimś, muszę mieć te plony bardzo, bardzo duże. To tak nie działa. Tutaj natura, aura robi swoje i musimy mieć pokorę, musimy mieć cierpliwość i założyć sobie, że zakładam ogród, żeby cokolwiek mieć, żeby spróbować tego swojego warzywa, żeby uhodować chociaż minimalny plon i wtedy będzie dobrze. Nie możemy nastawiać się na super zyski, bo często później niestety zderzamy się z rzeczywistością, a rzeczywistość boli i to bardzo boli. Także nie zakładajmy sobie, że będziemy mieli nie wiadomo jaki plon, tylko róbmy to, co do nas należy, dbajmy o to jak najlepiej i cieszmy się z tego, co jest. Ja tam też nie nastawiam się nie wiadomo na co. Cieszę się z tego, że o, chociaż sałata żyje, tutaj fasolka już zaczyna rosnąć. To nie jest to, co w tamtym roku, ale jest. Dla mnie wystarczy. Już za ze dwa dni przyjdę tutaj, będę obrywać tą fasolę. Już gdzieś tam pierwsze warzywka zaczynam sobie skubać. No jest to późno, bo te warzywa to już dawno powinny być duże. No ale jest rok jaki jest i cieszy to, co jest. Najmniejsze, a jednak cieszy. I tego Wam wszystkim życzę, żebyście umieli cieszyć się takimi malutkimi rzeczami bez nastawienia się na nie wiadomo co, bo można się bardzo rozczarować i wtedy to niestety będzie bolało, doprowadza do takiej niechęci, rezygnacji. Nigdy nie wolno się poddawać. Nigdy nie należy rezygnować, nawet jeżeli idzie źle, nie widzicie tych efektów, no to trudno, nie ma, przyjdzie kolejny rok, może będzie lepszy. Postaramy się, żeby coś poprawić, coś udoskonalić i tego Wam, kochani, życzę, żebyście umieli iść do przodu, mimo tego, że wiatr Was cofa do tyłu. Tego Wam, kochani, życzę z całego serca. Do następnego!